Hej, z tej strony Aqua i dzisiaj będziemy otwierać Holiday Calendar, w którym znajdziemy, zaraz zobaczymy co znajdziemy, 8 kart folio, promo, 2 Pokémon V i 1 VMAX, 2 Pokécoiny, 2 kartki z naklejkami, jeden Sidekick Dangler, z tego co zrozumiałam w internecie jest to taki breloczek ze sznurkiem, jakbyście korzystali na nartach. 6 boosterów ze Sword and Shield. 6 trzykarcianych paków. I oczywiście kod do Pokémon TCG Live. I będziemy otwierać razem z Marutkiem. Więc zaraz zobaczymy, co znajdziemy w środku. No to w takim razie bierzemy się za otwieranie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ja to oczywiście... No nie, no trzeba szarpnąć. Nie ma bata, bo jest to klejone. Wszystko. Bardziej by się nożyk jakiś przydał do tego. O! Pójdzie, pójdzie, nie pójdzie. Poszło, dobra. Okej. W środku mamy kalendarz. Sobie to wyciągniemy. Dobra. I wygląda to w środku tak. Jest to po prostu klasyczny kalendarz adwentowy. Od jedynki do aż do 25. No to powolutku zaczynamy. Okej, w takim razie zaczniemy od pierwszego dnia. Na szczęście wszystko jest po kolei. W niektórych kalendarzach adwentowych tak nie jest i trzeba szukać numerków, ale tutaj jest prosta zabawa. Więc zaczynamy od jedynki. Okej. Zobaczmy. O, pierwsza karta. Miś. No to zobaczymy, co poznajdujemy. Ale jak widzicie, jest to promo, bo jest zauważalny stamp, że jest to właśnie z kalendarza adwentowego. Więc zobaczymy, co nas czeka dalej. Ok, teraz dwójka widzę. Poszła lepiej. Ok, i mamy pierwszy booster box z Evolving Skies, który za chwilkę otworzymy. Bierzemy się za następny numerek, tym razem numer 3, jak zauważyliście, jest mniejszy od obu numerków, więc zobaczymy, co jest w środku. Zobaczymy, co to. O, jest. Jednak jest to przywieszka. Popatrzcie, Delibird z Pikachu. Bardzo fajna, świąteczna przywieszka do kluczy. No to co? Numer 4. Mam za długie paznokcie i cyferki mi się wbijają do środka, zamiast wychodzić na zewnątrz.
zobaczmy, co jest dalej. O, tutaj widzę jakąś kartę. Kartę mi. Teraz zrobić tak, żeby jej krzywdy nie zrobić. To też jest bardzo... Udało się. Ice King V. Mamy pickpocka. Za chwilę go schowamy do koszulek. Jak na razie tutaj położymy bezpiecznie. No to następny numer. Numer 5. Chyba już rozpoznaję pattern i po prostu w tych najdłuższych będą booster boxy, w mniejszych same karty, a w takich małych zobaczymy. Okej. Mamy, proszę bardzo, booster box z Fusion Strike. I idziemy sprawdzić, co tam w środku. Okej. Czas na następny numerek. 6. To będą mikołajki, więc zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Okej. Jest to Fun Pack Fusion Strike, czyli to są te właśnie paczki po 3 karty. No to zobaczmy, co jest w środku. Okej, idziemy dalej. Numerek 7. O, kolejny fun pack. Tym razem z Astral Radiance. Może się trafi Roblet. Zobaczymy. Czas na numerek 8. O, tutaj mamy samą kartę. Więc trzeba być ostrożnym. Okej, mamy Delibirda. Proszę bardzo. Świąteczny. Odkładamy na boczek. I idziemy dalej. Tutaj już jesteśmy, dobra. I mamy booster box z Chilling Rain. Zobaczmy, co jest w środku.
No to numerek 10. O, to jest jeden z tych mniejszych. Zobaczymy, co tam jest. A, już wiem. Tutaj będzie coin. O, rany. Chodź tu. O. Z pickpockiem. No to następnie. 11. Czy uda nam się... O, dobra. O, tutaj coś nowego. Ach! To będą naklejki. Staniesz, nie staniesz? O, stój. Okej. Tutaj mamy zestaw naklejek. Super, fajnie. Na prezenty akurat. I ostatni numerek z tej ścianki. 12. I mamy Ice Rider Sir Alex P. Fajnie, będzie do kolekcji. I jak widzicie, Wi też mają stampa, że są z kalendarza. Więc fajnie. No to czas teraz na... Czy da się to rozdzielić? Zobaczmy. Nie da się. Wolę nie. Przesuniemy trochę, o. Widzicie tylko łóżko Maru? Przepraszam, Maru. Numerek 13. Okej, okay, mamy booster box Astral Radiance i idziemy go otwierać. Numerek 14. O. Ładnie, ładnie odszedł. Przynajmniej tyle. I tutaj będzie fun pack 3 kart z Brilliant Stars. Zobaczmy, co jest w środku. Numerek 15. Kolejny fun pack. Tym razem z Astral Radiance. Numerek 16. No, pojedyncza karta. Zobaczmy, co tam na nas czeka. Niestety one wpadają w głąb i boję się zrobić im kuku. Oj, wyjęłam. Biedny Labras. Ale żyje. Zaraz go schowamy. Teraz numerek 17. Kolejny booster box. Tym razem z Chilling Lane.
numerek 18. To będzie monetka. Zobaczmy z kim. I znowu wpadła w głąb. Cały kalendarz mi się ruszy. No chodź, chodź. O! I mamy Delibird. Numerek 19. Kolejny fun pack. Tym razem z Fusion Strike. Numerek 20. Pojedyncza karta. Postarajmy się nie zrobić jej krzywdy. Pudełko. O, pudełko zostało zranione. Mamy Abona Snowa. Numerek 21. Kolejny fun pack z Brilliant Stars. Numerek 22. Pojedyncza karta. Spróbujmy nie zrobić jej krzywdy. No właśnie, Marutku, dokładnie. Ja też wzdycham. O! O, Pikachu! Super. Zostały nam trzy numerki. No to czas na numerek 23. Na naklejki. Zobaczmy z czym. Mamy Delibirda. Mamy Frostmoty. I Happy Holidays. Bardzo fajne naklejki. O, tu jest nawet ofoliowana karta, więc musi być coś fajnego. Ice Rider, Sir Alex, V-Max. A w środku jeszcze kodzik do TCG Live. Bardzo fajnie. I ostatni numerek, 25. Czyli Boże Narodzenie. Zobaczmy, co jest na końcu. I na końcu mamy boosterek z Brilliant Stars. Podsumowując, Holiday Kalendar jest ciekawym prezentem świątecznym dla każdego fana Pokémon. Przyniesie wiele radości pod choinką. Gwarantowane karty, breloczki i naklejki na pewno ucieszą, nawet jeśli nic nie trafi się w boosterkach.
Na koniec chcę Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w 2023.